Witaj, nazywam się Amenda, Stanisław Amenda. Wiele mógłbym o sobie opowiedzieć. Nieskromnie wspomnę, że dużo w życiu osiągnąłem, ale jestem tu, by opowiedzieć ci o Olkuszu. Cześć kochani, tym razem wylądowaliśmy w Olkuszu i korzystając z tak jakże pięknej pogody chcieliśmy was zaprosić do zwiedzenia jednego fajnego miejsca, które znajduje się tuż pod naszymi stopami. Mówimy tutaj o wystawie Podziemny Olkusz. Czy warto? Zobaczycie w dalszej części filmu. A teraz kolega pokaże ten piękny rynek. Wejście do tego obiektu znajduje się na wprost nas, czyli wprost przed nami. Strzeże go jeden z podobno 18 gwarków, prawda panie Marku? Tak, można ich poszukać. Co prawda pogoda nie sprzyja, ale... Dlatego my znaleźliśmy tego. I chyba na tym poprzestaniemy, chociaż nie wiemy, gdzie jest jeszcze jeden. Przy naszym aucie. Od momentu wejścia do tego muzeum jesteśmy otoczeni multimediami. Gabloty, ekrany, monitory. Wszystko to powoduje, że jesteśmy w stanie dozować sobie tą informację, której potrzebujemy, szukać, wybierać, korzystać. A mówiłem, że zepsuję. Makieta. Piękna makieta starego rynku w Olkuszu. Coś pięknego. Mnóstwo narzędzi. Lunety, teleskopy. Bardzo fajna rzecz. Sposób zaprezentowania niektórych rzeczy, niektórych eksponatów, no jest po prostu czadowy. Interaktywna skrzynia z mapami, pokazana sytuacja z więźniami, z więźniem, w sumie ich tam chyba więcej było, sala tortur, no bardzo klimatycznie, fajnie zrobione muzeum. A to tylko pierwsza część. Druga część ekspozycji znajduje się w podziemiach dawnego starostwa i jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz Mennicy Królewskiej.
W tej części możemy zobaczyć m.in. repliki starych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, śruba Archimedesa. Możemy się tym po prostu pobawić. Możemy zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra, ale największe wrażenie, przynajmniej jeżeli o nas chodzi, wywołała srebrna komnata i zresztą zobaczcie sami, jak tam wygląda. W komnacie tej można obejrzeć replikę srebrnego krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W pozostałych gablotach prezentowane są znaleziska archeologiczne, na które natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Cóż, kończymy wycieczkę w tym miejscu. Słuchajcie, mega, po prostu mega, naprawdę warto przyjechać. I tutaj odpowiadamy na pytanie, czy warto wydać te dwie dychy. Prawda, panie Marku? Tęsknę i pokazuję, że nie, ale naprawdę warto. Zajrzyjcie tutaj, bo jest mega.